Witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zakupy z Pepco, więc jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam, to zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rzeczą jest czapeczka dla mojego syna z Batmana. I ma ona rozmiar 98. I zapłaciłam za nią 9,99. Następnie mam bluzeczkę pandy. Jest ona zielona, bardzo cienka, idealna na ciepłą pogodę. I zapłaciłam równo za nią 10 zł i ma ona rozmiar 92. Następnie kupiłam bluzkę z krótkim rękawkiem w rozmiarze 92 i zapłaciłam za nią 9,99. Następnie mam także bluzeczkę w rozmiarze 92 i zapłaciłam za nią 7,99. Następnie mam spodnie na gumce, na dole ze ściągaczami i są one w rozmiarze 92 i zapłaciłam za nie 9,99. Następnie mam spodnie, są one bardzo cienkie na gumce i mają one rozmiar 92 i zapłaciłam za nie 7,99. Następnie mam piżamkę z minionkami, ma ona krótki rękawek i do tego są krótkie spodenki. I piżamka ma rozmiar 92 na 98 i zapłaciłam za nią 14,99. Następnie mam długie spodnie, także mają ściągacze, są na gumce. Mają bardzo ładny niebieski kolor. Mam one rozmiar 92 i zapłaciłam za nie 9,99. I mam tutaj już bluzki dla mojego męża. Bluzka z krótkim rękawkiem w rozmiarze L i zapłaciłam za nią 14,99. Następnie mam tutaj taką zieloną, także z krótkim rękawkiem. Ma ona rozmiar L i zapłaciłam za nią 19,99. Tutaj mam jeszcze kredki dla mojego syna. I mam tutaj jeszcze dwa ręczniki o rozmiarze 70 na 1,40 m i zapłaciłam za jedną sztukę 20 zł. To są moje wszystkie zakupy z Pepco. Dajcie znać, jak Wam się podobały. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych filmikach.